Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. To tło, za mną to bohater dzisiejszego odcinka, czyli Volvo V40 T4. Ale stop. Hold your horses. Zaraz jeszcze pojeździmy, teraz troszeczkę pogadamy. Zapraszam Cię zatem na krótką przygodę z tym autem. Kiedy w 1995 roku Volvo zaprezentowało ten pojazd, trzeba powiedzieć, że to był chyba szok dla dotychczasowych klientów Volvo. No gdzie się podziały kanty, kształty rysowane przy pomocy linijki, ekier. To zupełnie nie przypominało aut, które były wtedy jeszcze oferowane w salonach Volvo, a były to takie modele jak Volvo 800, Volvo 900 czy Volvo serii 400. A 400 została zostawiona jeszcze w sprzedaży przez rok czasu, do 96 roku, tak jakby Szwedzi bali się, że ten nowy kształt bardzo opływowej cegły nie przyjmie się wśród nabywców i w razie czego zostawimy jeszcze stary model, gdyby ktoś tam się chciał zdecydować na prawdziwe Volvo. A prawdziwe Volvo, czyli to najbardziej rozpoznawalne przez wszystkich, czyli seria 200, było jeszcze w sprzedaży do 93 roku, czyli zaledwie po 2 latach wypuszczają coś takiego. No sami zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Zima jest, a mi się filmy o autach zachciało robić. Jak przejechać tutaj ręką, to faktycznie nie czuć tutaj żadnych ostrych kantów ani nic takiego. Nastała nie tylko w tym czasie nowa era designu Volvo, zmieniło się też nazewnictwo. Od tego modelu zerwano z trzycyfrowymi oznaczeniami typu 850 czy 940. Przeszli na dwucyfrowe, poprzedzone literą S dla sedana i V dla kombi, co obowiązuje do dzisiaj. Ale, Mariano, miałeś gadać o T4, a nie o jakimś tam zwykłym. Volvo raczej ze sportem się nie kojarzy. Jeśli kojarzy się z czymkolwiek, to raczej z nadwoziem typu kombi, no to proszę. Jest i kombi. Niewielu wie w ogóle o istnieniu usportowionej wersji tego auta, czyli o T4. T4. Skąd się właściwie wzięło T4? A tu trzeba wrócić do historii i to historii wyścigowej Volvo. Tak właśnie, historii wyścigowej. Pierwszym autem z turbodoładowaniem 240 Turbo. Wystartowały w serii DTM i ETCC i 850 w wersji kombi. Przez 2 lata jeździli kombiakami, potem w 95 roku przepisy się zmieniły, już nie można było startować tego typu autem. Jak powstało S40, to właśnie takie auto stanęło na torach wyścigowych jako zespół fabryczny Volvo w brytyjskiej serii BTCC. I w 97 roku 5-cylindrowy S40 o mocy 300 koni, wolno ssące, zwyciężyło właśnie tą serię, kierowca ich zwyciężył tą serię, zdobył mistrzostwo BTCC, a Volvo zajęło drugie miejsce wśród konstruktorów. Pierwszy był Nissan Primera. Zdobyli tory wyścigowe po raz kolejny i to właśnie takim autem i właśnie tutaj ja upatruję się jakby genezy powstania tego modelu, czyli wersji T4, która była oferowana w nadwoziu sedan i w nadwoziu kombi takim jak to. Gdzie są te różnice? Początkowo myślałem, że chodzi o plastikowe nakładki na nadkola poszerzające nadwozie z przodu i z tyłu. No nakładki na zderzaki, progi i spoiler na klapie. Ale takie coś można było spotkać również z
zwykłych wersjach, czyli w 1.8, 2.0 czy 1.9 diesel. Jedyną różnicą na zewnątrz, poza oznaczeniem na klapie, o ile jest, są felgi 16-calowe o wzorze zarezerwowanym dla przedliftowego modelu T4. Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżniała T4, mianowicie lampy z przodu miały gładkie klosze. Ten egzemplarz akurat ma wymienione, nie dlatego, że miał jakiś dzwon. Po prostu właściciel zmienił na takie z czarnym wnętrzem, żeby autko wyglądało trochę nowocześniej. Najważniejsze kryje się wewnątrz i wcale nie mówię tutaj o wyposażeniu, chociaż jest bardzo bogate. Mówię tutaj o silniku, skrzyni biegów i zawieszeniu. B4194T M56 Dynamic. Dużo mocniejszy, dużo lepsza od serii. Zawieszenie wcale nie jest niższe, ale troszkę twardsze niż seryjne. Lubię fajne przejścia, to robimy kolejne fajne przejście i zaglądamy pod machę. Pod maską niecałe 1,9 litra turbo. Moc 200 koni mechanicznych, 300 Nm momentu obrotowego. Silnik, który obrósł już legendą wśród fanów marki Volvo ze względu na swoją wytrzymałość. Znosi przyrosty mocy daleko wykraczające poza zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o tuning out przednionapędowych. Jednostki, które są dobrze traktowane i nietuningowane, znoszą też duże przebiegi. Konstrukcyjnie silnik bardzo podobny do 20-zaworowych 5-cylindrowych jednostek znanych z modelu 850. No i tutaj można tylko żałować, że Volvo nie pokusiło się o wsadzenie tutaj właśnie silnika 5-cylindrowego. Pod maską jest to dosyć mocno upakowane, ale do następcy modelu się mieściło, do Forda Focusa się mieściło, nawet do Fiata Bravo się mieściło, więc tutaj też by spokojnie weszło. No niemniej jednak te 4 cylindry i turbo wystarczą, żeby z tego auta zrobić małego drogowego szatana. 7 sekund, nieco ponad 7 sekund do setki. Auto z tym motorem wówczas było szybsze od Golfa GTI czy później produkowanego Seata Leona Cupra. BMW z modelem E46 musiało mieć przynajmniej 2,8 litra pod machą, żeby się móc z nim pościgać. Prędkość maksymalna, jaką ta auto rozwija, to na papierze 235 km na godzinę. Sami przyznacie, że osiągi, przynajmniej w teorii, już robią wrażenie. Tym bardziej, że jak wspomniałem, z zewnątrz nic nie zdradza, że to auto jest naprawdę szybkie. Wspomniałem o tym, że auto jest dobrze wyposażone, co też nie wyróżnia jakoś te czwórki od innych Volvasów. Ale chodźmy zobaczyć do środka, jak to auto wygląda. Wnętrze jest raczej z tych gatunków przytulnych niż przestronnych. Całość jest bardzo fajnie zaprojektowana i wykonana. Bardzo mi się podoba ten tunel środkowy, taki typowy w stylu Volvo, z dużymi pokrętłami do sterowania nawiewu, które można obsługiwać nawet w rękawicach bokserskich. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to w porównaniu do dzisiejszych aut, które są mega plastikowe, to jest całkiem przyjemne, z wyjątkiem tego wykończenia drewnopodobnego, które jest plastikowe, to i tak wygląda to całkiem smakowicie moim zdaniem. Jeśli chodzi o wypas, no to mamy tutaj skórzaną tapicerkę, podgrzewane fotele, klimatyzację automatyczną, pełną elektrykę szyb sterowanych za pomocą aż 8 przycisków, są w drzwiach, a także tutaj na tunelu środkowym, tempomacik, 4 poduszki powietrzne, 2 czołowe i 2 boczne, w tym egzemplarzu także elektrycznie sterowany szyberdach, radio na CD i na kasety. Zasadniczo wszystko działa w tym aucie, co jest zaskakujące po tylu latach. To jest rok 97. Mamy też kierownicę skórzaną, z takimi wstawkami ze skóry perforowanej. Też tylko w modelu T4 taka występowała początkowo, chociaż widziałem wersję 2.0 turbo również z tą kierownicą. Fotele są bardzo wygodne. Mamy regulację podparcia lędźwiowego, a także regulację wysokości położenia fotela, tylko działa ona w dość głupi sposób. Dobra, tam. Do szczęścia brakuje już tylko komputera pokładowego, który pokazywałby spalanie. Chociaż akurat jeśli chodzi o spalanie, to może lepiej, żeby jednak tego nie pokazywał. Ten ma jeszcze dołożony wskaźnik do ładowania.
całość naprawdę jest fajnie zmontowana. Tutaj nic nie skrzypi. Wszystko sprawia wrażenie solidnego. Tego typu wypas nie jest niczym nadzwyczajnym w T4 i nie trudno egzemplarz, który będzie posiadał wszystkie te wymienione rzeczy. Do tyłu. Tutaj też raczej przytulnie. Auto wymiarami jest zbliżone bardziej do kompakta niż pojazdów segmentu D, dlatego może dzisiejsze V40 jest właśnie kompaktem. Ja nie należę do super wysokich osób, więc gdybym siedział sam za sobą, byłoby mi tu całkiem wygodnie. To już by było gorzej, bo fotel jest inaczej ustawiony. Fajną rzeczą w tym egzemplarzu są foteliki dla dzieci ukryte w siedziskach. Jednym ruchem możemy rozłożyć i nie musimy dodatkowego fotelika ze sobą wozić. Do tego jest podłokietniczek. No i teraz czujemy, że siedzimy już w klasie premium. Jak przystało na typowego Szweda, mamy też sporą przestrzeń bagażową, przystosowaną do przewożenia dużych paczek z IKEA z meblami, którą możemy w bardzo łatwy sposób, w kilku prostych ruchach sobie powiększyć. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. I proszę, mebelki z IKEA wejdą jak znalazł teraz. Kiedy ruszymy, wydaje się, że jedziemy zupełnie normalnym autem. Nie słychać turbo specjalnie, żeby to jakoś mocno dmuchało, chociaż uruchamia się dosyć wcześnie. Od zwykły samochód. Ale kiedy zredukujemy na drugi bieg i pokusimy się jednak o wciśnięcie gazu, dzieje się magia. Wow! No to jest coś! Wrażenie jest niesamowite, tym bardziej, że w tego typu autach, to znaczy dosyć już starych autach, odczucia z jazdy są nieco bardziej bezpośrednie. Ła, dziura. No ze względu na to, że i praca zawieszenia jest głośniejsza, i praca silnika jest dosyć głośna. Doskonale wiem, co ta fura potrafi. Już to sprawdzałem wcześniej. Ale sprawdzam bardzo chętnie za każdym razem od nowa. Bo to po prostu jest jak narkotyk. Chce się tego więcej i więcej. Jest Navy więcej i więcej. I on rwie! Więcej i więcej. Rwie aż miło. Co mi nie pasuje, jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, no to układ kierowniczy. To nie jest to, czego byśmy się spodziewali po aucie o zacięciu sportowym. Jest po prostu trochę drętwy.
Ale to nie nadaje się do jazdy po krętych, ciasnych drogach. Umówmy się, to jest zupełnie samochód stworzony z myślą o zupełnie innej jeździe. Ale na pewno jest to jazda bardzo szybka. Czasami ma ochotę wyjechać przodem z zakrętu, co charakterystyczne dla przednionapędówek, szczególnie mocnych przednionapędówek. No i w takich momentach jednak mamy wrażenie, że nieco tracimy kontrolę nad autem. Ale wybaczam mu to, bo silnik robi tak dobrą robotę, że można mu takie mankamenty wybaczyć. Czego nie mogę mu jednak wybaczyć, to, że jak na taką moc ma zdecydowanie za słabe hamulce. Na plus jednak zawieszenie. Fajnie wybiera nierówności. Komfort jest znośny. Umówmy się, mamy do czynienia z autem o aspiracjach sportowych. To jest takie Volvo GTI, więc jest sztywne i jest odpowiednio sztywne. Wrażenia z jazdy tutaj są naprawdę na plus, szczególnie jeśli chodzi o fan z pro... jeśli chodzi o fan z jazdy tym autem. Nieźle, naprawdę nieźle. Dobra, hamujemy, teren zabudowany, nie będziemy szaleć. Więcej i więcej. Ta chwila jazdy, którą mieliśmy przyjemność tutaj wykonać, już jest dość zauważalna na wskaźniku poziomu paliwa. No niestety to auto jednak potrafi swoje chlapnąć. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą chciałem wam pokazać. W prawne oko pewnie dojrzało, że auto ma trochę ponad 300 tysięcy przebiegu, a zużycia potem egzemplarzu wcale nie widać. Są auta, które starzeją się zdecydowanie szybciej, zużywają się szybciej. A ta rzecz to jak się zachowują pasy w tym aucie. Uwaga! Zio! Ba! Rewelacyjnie! Co mi jeszcze nie pasuje w tym samochodzie, bo plusów już było dosyć, może to pozycja za kierownicą. Kierownica jest trochę za nisko i za daleko. Jakbym chciał, żeby ona była we właściwej pozycji dla mnie do prowadzenia samochodu, czyli mniej więcej tutaj, to musiałbym mocno... Nieważne! Auto naprawdę jest szybkie. Dlatego zastanawiam się w ogóle, po co Szwedzi produkują takie samochody. Jak oni żyją w kraju, w którym przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę może skutkować tym, że stracimy połowę wypłaty, to czemu oni budują Saaby Aero, czy Volvo T4, czy inne modele jak T5, T6? Przecież tutaj wypłatę można stracić w kilka sekund dosłownie. Próbując na przykład wyprzedzić jakąś zawalidą. Redukuję na trójkę i ogień. Nie, jeszcze raz. Ekstra. Minusem jeszcze, na pewno dużym minusem, będzie wyciszenie tego auta. Przy jeździe ze stałą prędkością, powiedzmy rzędu 120, to jeszcze jest w miarę ok, ale kiedy będziemy jeździć 140, nawet 160, no to ten hałas już jest bardzo odczuwalny i na trasie przy jeździe z większymi prędkościami trzeba pogłaśniać radio lub mówić do współpasażerów z podniesionym głosem. Jeśli chodzi o zakup T4, to może być on dosyć problematyczny. Dlaczego? Bo przede wszystkim jest ich już bardzo mało na rynku. W tej chwili na sprzedaż jest może w wersji przedliftowej ze 3 sztuki w tym kraju. Powodów jest kilka. Przede wszystkim dlatego, że jeśli ktoś już ma takie auto, no to niechętnie go sprzedaje, bo ma się pozbyć swojego ukochanego, szybkiego, dobrego, niezawodnego auta za parę tysięcy złotych. No nie. Drugi powód jest taki, że te auta nie mają łatwego życia. No po prostu są katowane często.
Kolejnym powodem może być to, że no auto ma jednak słaby układ kierowniczy, kiepskie hamulce, więc prawdopodobnie przy próbie, przy próbach wyścigowej jazdy kończy gdzieś na wrowie albo na drzewie. Może najważniejszy jest wszechobecna ruda. Jak wiadomo, auto nie tylko dzieli elementy konstrukcyjne z japońskim autem, ale także przejęli od Japończyków technologię zabezpieczenia antykorozyjnego, co jest wadą tego modelu chyba największą, że po prostu zawieje. I po tym czasie, jaki minął już od wyprodukowania szczególnie przedliftowej tej czwórki, czyli około 20 lat, na pewno już będzie w kiepskim stanie blacharskim, co też dyskwalifikuje często pojazd do dalszej eksploatacji. Inna sprawa też jest taka, i to jest ostatni powód, że te 200 koni, pomimo tego, że fajnie się tym jeździ, to po jakimś czasie przestaje wystarczać i auta są po prostu modyfikowane, często w nieodpowiedzialny sposób, co też kończy się po prostu wystarczaniem. Ale mi tu teraz gałę daje. Nie mam okularów. I tak sobie jeszcze myślę, przystojnie wyglądam w tej kamerze. No nie. I rozmyślam nad tym, czy to auto ma szansę stać się klasykiem. Mówiono, że BMW E30 nigdy nie stanie się klasykiem, że to zwykły dresowóz, a w miarę upływu czasu, jak tych aut zaczęło ubywać z rynku, ceny zaczęły windować i auto się robi coraz bardziej poszukiwane. Tak samo mówi się o E36, że też nigdy nie będzie klasykiem, a już pomału spójrzcie, jak, co się dzieje z cenami tych aut, a przede wszystkim z ich dostępnością. I zadbanych egzemplarzy jest coraz mniej, a kolejne pokolenia dorastają i tak jak dla mnie E30 to jest fajne stare BMW, tak dla dzisiejszej młodzieży BMW E36 staje się właśnie takim autem. Więc może i Volvoś w wersji T4 ma jakieś marne szanse na to, żeby za parę lat zasłużyć na miano klasyka. Kyśwa, jaki jestem przystojny. Zdążyłem już pomarudzić na ten samochód, że kiepski układ kierowniczy, że hamulce za słabe, że kierownica za daleko, ale z każdym kilometrem naprawdę zaczynam się w tym aucie czuć coraz lepiej. I muszę wam przyznać szczerze, że to auto ma w sobie jakąś taką magię. Z jednej strony daje nam dużo emocji i frajdy, jak jedziemy nim szybko, jak korzystamy z tej mocy, którą ten samochód posiada, a z drugiej strony daje takie poczucie bezpieczeństwa, jest taki solidny i komfortowy przede wszystkim. Każdy pokonany kilometr taką już normalną jazdą, bez pałowania i tak dalej, sprawia mnóstwo przyjemności. Czuję się w tym aucie po prostu jak w domu. Jest tak zaprojektowane, obsługa nawiewów, klimatyzacji w sensie, przełączników wszystkich, radia, jest bardzo intuicyjna i prosta. Wydaje się tak, jakby to auto było projektowane tylko i wyłącznie z myślą o tym, żeby kierowca czuł się tutaj jak najlepiej. I tak właśnie jest w tym samochodzie. Jeszcze jedna fajna rzecz, tak gruba, mięsista kierownica, która doskonale leży w rękach, no sprawiają, że każdy następny kilometr to czysta przyjemność. Wiem, że nie ma aut idealnych, to także do nich nie należy, ale Volvo nie przestawało go doskonalić. Średnio co 2 lata wprowadza jakieś zmiany, zarówno jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak i wnętrze auta, także
konstrukcję na przykład zawieszenia. Praca, którą konstruktorzy włożyli w zaprojektowanie i stworzenie tego auta i to, że przedlift, półlift i polift owocuje tym, że naprawdę w tym samochodzie można się na swój sposób zauroczyć. Zatem podsumowanie. Czy warto? No, jest to trochę niedoceniany samochód, przez wielu uważany za nie do końca prawdziwe Volvo. Fakt, no tutaj skumali się przy konstruowaniu, przy produkcji tego auta z Japończykami. Auto ma wspólną płytę podłogową z Mitsubishi Karizmą, ale to w niczym mu wcale nie ujmuje. I przez to, że jest niedoceniane, nie kosztuje zbyt wiele. Taki egzemplarz jak ten można wyrwać spokojnie poniżej 6000 zł, a dostajemy solidnie skonstruowany, bezpieczny, jako bonus całkiem szybki wóz. A ponieważ akurat ten egzemplarz jest na sprzedaż, to chyba po zakończeniu zdjęć do tego odcinka zadzwonię do właściciela i spytam się, czy oferta jest nadal aktualna. Właściciel do tego wozu ma mnóstwo części zapasowych, które pochodzą z rozbiórki drugiej takiej T4 kupionej właśnie z tym przeznaczeniem, więc chyba zapakuję je po prostu do tego przepastnego bagażnika i idę w to. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale. To tyle. Dzisiaj zbieram się, bo czasem słońce, a czasem deszcz, a teraz już częściej deszcz, szkoda sprzętu, także do zobaczenia następnym razem, pozdrawiam Cię, cześć!